historii, proszę Państwa, są takie zdarzenia i są takie postacie, które najchętniej skreślilibyśmy z naszych dziejów. Są takie zdarzenia i takie postacie, o których, gdyby to było możliwe, chcielibyśmy natychmiast zapomnieć. Ale w historii niestety niczego nie da się wykreślić. I w historii bardzo trudno jest po prostu zapomnieć. 50 lat temu, w marcu 1956 roku, zmarł towarzysz Bolesław Bierut, prezydent Bolesław Bierut. Był władcą Polski przez 12 lat. Dzisiaj, w 50 lat po śmierci, historia nie doczekała się ani rzeczowej, uczciwej biografii towarzysza Bieruta, ani rzeczowej oceny. Nie doczekała się zresztą także oceny PRL-u. Tak jakby nie było PRL-u, jakby w Polsce nie było Bierutów. Ale dzisiaj, w te 50 lat, które dzielą nas od śmierci towarzysza Bieruta, chcemy postawić pytania dotyczące jego osoby i roli, jaką odegrał w historii. Jedni bowiem twierdzą, że ta rola była minimalna, był tylko marionetką, tubą Moskwy, nie miał nic do powiedzenia. Można powiedzieć, był ofiarą stalinizmu. Drudzy mówią, nieprawda. Był to zbrodniarz, był to człowiek, który zaważył na dziejach Polski, zaważył czarno, zaważył źle. Przed otwartym kamiennym grobowcem żegna zmarłego towarzysz Ochab. Żegnaj, wielki żołnierzu, naszej niezwyciężonej socjalistycznej sprawy. Żegnamy człowieka, którego imię zrosło się z przełomowym okresem w historii naszej ojczyzny. Największym hołdem złożonym jego pamięci będzie nasza praca i walka o zwycięstwo tej pięknej sprawy i tej wielkiej idei, której poświęcił całe swoje życie, bez reszty i do ostatniego tchnienia. Ja pamiętam ten ponury, deszczowy dzień marca 1956 roku. Te głębokie szeregi wojska, tą generalicję polską z różnymi paszportami, te werble żałobne i te nieprzebrane masy ludzi jakby otępiałych, ludzi pogrążonych w głębokiej żałobie, w amoku. To nie było udawane, to było. Ludzie szli jak w letargu. To był pogrzeb Bieruta. Ja wiedziałem, że za tym się kryją listy w zakładach pracy, które najpierw trzeba było rano podpisać, a potem w szeregach pędzono ludzi właśnie do tego konduktu, ale nikt tym ludziom nie kazał płakać. A oni płakali, szlochali i naprawdę nad tym Placem Trzech Krzyży rozlegał się głęboki szloch. To zapadło w moje serce jak zagadka nie do rozwiązania. Co się stało, że ten polski naród tak zgłupiał? Co się, proszę Państwa, stało? Czy rzeczywiście Polacy nie znali swojego przywódcy? Myślę, że nie znali. Obracając się w kręgu kilku biografii Bolesława Bieruta, muszę powiedzieć, że nie znają go jego właśni biografowie. Nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, kim był. To bardzo trudna zresztą odpowiedź, bo przy precyzyjnym przyjrzeniu się oficjalnym życiorysom i dokumentom Bolesława Bieruta jawi się pewne podejrzenie. Otóż jest to życiorys co najmniej dwóch osób, złożony nierówno i nieskładnie ze sobą. Kim był zatem Bolesław Bierut? Skąd się pojawił? Kluczowych momentach, bo pojawia się jakby znikąd, z jakiegoś Mińska, nie wiadomo kto go przywoził w 1943 roku do Polski. Wcześniejszy jego życiorys jest tak naprawdę osnutym głową tajemnicy. Wiemy jedno, był sowieckim agentem, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, ale co więcej, tutaj jawią się same znaki zapytania. Ale nie potępiajmy do końca Polaków w 1956 roku, proszę Państwa, bo ich
wyuczono miłości do swojego prezydenta. Ja się z nim zetknęłam, ale tak, żebym go znała naprawdę, to nie wiem. Także trudno złożyć jego charakterystykę. Ja się z nim 2 czy 3 razy zetknęłam w czasie okupacji, to wszystko. Ja... taki zabawny epizod, że taki był w Wojsku Polskim. Były dozorca, który z nami współdziałał, straszny pijak w czasie okupacji. Po wojnie on przyszedł pieszo do Włoch i pytał o Barbarę. Pokazali mu mnie, przyszedł do mnie, ja go umieściłam w wojsku, jego syna w wojsku, jako trębacza młodego. Ale on wskutek pijaństwa zaczął ubliżać i nawet strzelać, aresztowali go, skazali na śmierć, Ja mówię do Spychalskiego, słuchaj, trzeba go bronić, jednak tak nie można. On mówi, ja nic nie mogę zrobić, tak. Ja mówię, zastanów się nad tym. No i pewnego dnia jestem sama w gabinecie, Spychalskiego nie ma, ktoś dzwonił. Ponoszę słuchawkę, kto mówi? Ja mówię, kto pyta? Przecież to najpierwsze rzecz, to jest, kto jest przy telefonie? Proszę powiedzieć, kto mówi. Ja mówię, proszę powiedzieć, kto pyta. On mówi Bierut. To pode mną się nogi zatrzęsły. On mówi, kto mówi? Pewno Sowińska. Ja mówię, tak, to, o, no jasne, jasne. Znali mnie. Ja mówię, proszę powiedzieć szefowi, że ułaskawiłem tego Rucia, on się nazywał, to wszystko to moje zatknięcie z Bierutem. Poza tym przed powstaniem Krajowej Rady Narodowej dałam mu jakieś materiały na podpunkcie. Voilà, to są wszystkie moje zetknięcia z Bierutem. To wspomnienie Stanisławy Sowińskiej nagrywaliśmy blisko 15 lat temu. Stanisławy Sowiński, pułkownika Głównego Zarządu Informacji, towarzysza walki Bieruta. I oto ta kobieta ma nam do powiedzenia jedno, to co zostało w jej pamięci. Strach. Zadrżały pod nią nogi, gdy usłyszała głos Bieruta. Los nie dał mi, dziękuję za to losowi, zetknąć się nigdy osobiście z Bolesławem Bierutem. Ale miałem okazję być bardzo blisko niego i obserwować go wtedy, kiedy on przeżywał pierwszą klęskę w Polsce Ludowej. Był to kwiecień 1946 rok, pierwsza rocznica ustalenia granicy zachodniej na Odrzyjnisie. Zjechaliśmy się do Szczecina na zlot młodzieży. W przeddzień uroczystości na Wałach Chrobrego odbywała się, w cudzysłowie, spontaniczna manifestacja na rzecz władzy ludowej. I wtedy byłem komendantem reprezentacji chówca rybnickiego. Byliśmy najbliżej trybuny. I pamiętam to wściekłą twarz Bieruta, kiedy on przemawiał, a my naraz zaczęliśmy skandować Mikołajczyk, Mikołajczyk, Mikołajczyk. I ten niewielki człowieczek z miną buchaltera miał twarz buldoga. Historycy od dawna zastanawiają się, kim był Bolesław Bierut. Czy Bolesław Bierut był polskim odpowiednikiem Józefa Stalina? Jeśli tak, to był raczej polskim Stalinkiem. Był księżycem, a nie słońcem. Słońcem był Stalin. On tylko odbijał blask. Ale posiadał największą władzę w wymiarze polskim. Ta władza oczywiście była niesuwerenna, była podporządkowana Moskwie, ale tu w Polsce rzeczywiście Bierut był gospodarzem. I propaganda tworzyła obraz ojca narodu, dobrego gospodarza, który na wszystkim się zna, wszystkim się interesuje. Bardzo znane są jego zainteresowania architekturą. Na jednym z posiedzeń biura politycznego dyskutowano nad kształtem kandelabrów na Placu Konstytucji, a więc najwyższe gremium partyjne, państwowe zajmowało się takimi szczegółami. Jeśli pokazywano Bieruta, to chętnie z robotnikami, z ludźmi pracy, z dziećmi.
Bardzo rzadko albo nigdy wśród funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Ale żeby Bierut był tym dobrym policjantem, tym, na dobroć którego dało się tak wielu nabrać, musieli być ci źli, ci nieznani wtedy z nazwiska. Romkowski, Mietkowski, Różański, Fejgin, Światło, bardzo długa lista minister Stanisław Radkiewicz, bardzo długa lista funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, którzy byli w cieniu. Czy to się udało? O Bierucie pisano tylko i wyłącznie dobrze. Jeśli ktoś chciał mówić publicznie czy pisać o Bierucie źle, kończył w najlepszym razie w więzieniu. Gdy mówimy o Bierucie, często zadajemy sobie pytanie o jego powiązania z Moskwą. Padają zarzuty, że był związany z radzieckimi służbami specjalnymi. Jak wiadomo, tego typu zarzuty trudne są zawsze do udowodnienia. Natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości, że był człowiekiem zaufania Kremla, że jego związki ze Stalinem, z przywódcami radzieckimi były bardzo, bardzo ścisłe i bliskie. Wystarczy dać jeden przykład. Kiedy przygotowywano Konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Stalin studiował w Moskwie na Kremlu rosyjską wersję i dokonał na niej ponad 50 odręcznych poprawek. One były drobne, różne, redakcyjne, drobne, ale były i poważniejsze, łagodzące lub zaostrzające ton Konstytucji. I kto te poprawki z wersji rosyjskojęzycznej przenosił na tekst polski? Ano w Belwederze pan Bolesław Bierut, człowiek numer jeden, oczywiście w dyskrecji, tajemnicy, osobiście te poprawki stalinowskie przenosił na tekst polskiej konstytucji. Po takim odkryciu nie ma już żadnej dyskusji o tym, czy PRL była państwem suwerennym. Ona nawet w wymiarze formalno-prawnym, jak widać, nie była państwem ukształtowanym przez Polaków i dla Polaków. My właściwie tak do dzisiaj to nie wiemy, jakiego my mieliśmy tego towarzysza Bieruta. Może dlatego, że do dzisiaj akta towarzysza Bieruta nie zostały ani tu otwarte i upowszechnione, ani nie przysłano nam ich z Moskwy. Może warto by było o to wystąpić, bo z listów do towarzysza Bieruta możemy się tylko domyśleć, że to był towarzysz bardzo niejasny. Bo różni ludzie pisali do towarzysza Bieruta przeważnie z prośbą o ułaskawienie. I on dosyć często z tego korzystał. Ale możemy sobie powiedzieć wyraźnie, że korzystał w przypadkach mniej ważnych. A kiedy pisano do niego w sprawie Anody, w sprawie Malesy, w sprawie generała Nila, czy w innych sprawach, nie drgnęła mu ręka, żeby cofnąć wyrok śmierci. Opinie co do tego, czy możliwy jest stalinizm bez Stalina, pozostają podzielone. Dla mnie wszakże nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w wymiarze wewnątrzpolskim, w pewnym sensie, w niektórych aspektach, stalinizm bez Stalina, stalinizm po śmierci radzieckiego dyktatora jeszcze się zaostrzył. To wtedy poszło główne uderzenie w Kościół katolicki, proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka we wrześniu 1953 roku, kilka dni później aresztowanie prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Śmierć Stalina nie przeszkodziła w kontynuowaniu politycznych procesów i wykonywaniu wyroków śmierci. Główna fala kolektywizacji w Polsce, ta najsilniejsza fala kolektywizacji, także była realizowana już po śmierci radzieckiego dyktatora.
I wreszcie warto pamiętać, że Związek Młodzieży Polskiej osiągnął apogeum swojej siły w roku 1955, a więc 2 lata po śmierci Stalina. I za to wszystko, co działo się w Polsce po roku 1953, do śmierci w marcu 1956, ponosił odpowiedzialność Bierut. A wcześniej? Wcześniej też. Ale wydaje się, że w sytuacji, kiedy w Związku Radzieckim, zwłaszcza po śmierci Ławrentyja Berii, zachodziły pewne zmiany liberalizacyjne, kiedy toczyła się walka między Chruszczowem a Malenkowem, walka o pierwszeństwo, o szczyty władzy, zakres swobody, podkreślam słowo zakres, bo zawsze był zakres, swobody nie było nigdy. Bieruta był jednak większy. Mógł sobie pozwolić na pewną liberalizację i demokratyzację życia w Polsce. Tymczasem niemal do końca konsekwentnie przykręcał śrubę. Bierut ofiarą stalinizmu. No wolne żarty, proszę państwa. Tak bronił się Jakub Berman, najbliższy współpracownik, współuczestnik zbrodni bierutowskich, taki sam zbrodniarz jak on. Nigdy nie osądzony w Polsce zresztą za swoje zbrodnie i nigdy tak naprawdę nie potępiony. Na tej samej zasadzie wszyscy oskarżeni w procesie norymberskim byli niewinni, bo to zbrodniarze równej klasy jak Bolesław Bierut. Nazywajmy rzeczy po imieniu. To był główny wykonawca, pomysłodawca, wykonawca mechanizmu represji. To przecież nie Stalin podpisywał wyroki śmierci w Warszawie, to nie Stalin wskazywał osoby do aresztowania, to nie Stalin wytyczał drobiazgowo straszliwy, złowrogi kurs polityczny. Stalin dawał tylko ogólne wytyczne. A w sytuacji, kiedy Bierut miał wolniejszą rękę, na przykład w sprawie hymnu narodowego, to Stalin był tym, który nie pozwolił Bierutowi i jemu podobnym go zmienić, wychodząc z założenia, że coś Polakom, jakiś cień suwerenności trzeba zostawić. Bierutowi nawet ten cień suwerenności nie był potrzebny. Był renegatem i zaprzańcem i wielkim zbrodniarzem. Wokół śmierci Bolesława Bieruta w marcu 1956 roku w Moskwie narosło bardzo wiele mitów i legend. Miałem okazję rozmawiać z kilkoma ludźmi, którzy jako studenci, młodzi ludzie uczestniczyli w Moskwie w ostatnim publicznym spotkaniu polskiego przywódcy właśnie z Polakami studiującymi w Związku Radzieckim. I wszyscy ci autorzy relacji, niezależnie od siebie, podkreślali, że w czasie tego spotkania Bierut wyglądał fatalnie. Kasłał, był zakatarzony. Widać było, że jest człowiekiem przeziębionym. Jeden z tych referentów powiedział coś takiego, co brzmi bardzo dwuznacznie, ale on wyraźnie podkreślał, że klimat moskiewski lutego jest zły. I nie chodziło tu o luty 56 roku i klimat polityczny. Miał na myśli dosłownie klimat panujący, atmosferyczne warunki w stolicy Związku Radzieckiego. Bierut był chory. Do tego przyplątało się zapalenie płuc, atak serca. Można powiedzieć, że wiele nieszczęść spadło na jednego człowieka w krótkim odstępie czasu. Moim zdaniem Bierut umarł naturalnie, ale zróbmy grę słów. Naturalnie umarł w doskonałym momencie dla Polski. Kończyła się pewna epoka po 20. zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, po tajnym referacie Chruszczowa, no nie mogło być jak przedtem. Skoro nie mogło być jak przedtem, to nie mogło być z Bierutem. I jego śmierć była właściwie wszystkim na rękę. Rozpoczynała bowiem nowy rozdział w historii politycznej Polski.
To prawda, proszę Państwa, Bierut umarł w porę. Najbardziej w porę, jak można było by się tego spodziewać, jak mogliby tego oczekiwać towarzysze w Moskwie. Ale mam wątpliwości duże co do okoliczności tej śmierci. Otóż po pierwsze w znanych relacjach występuje tyle różnych sprzeczności, że warto na nie zwrócić uwagę. Poza tym odrzuciłbym oczywiście wersje romantyczne, samobójstwa, zastrzelenia Bieruta, to nie było potrzebne. Myślę, że leczono go tak dobrze, żeby go nie wyleczyć, że dawano mu takie lekarstwa, żeby spowodować kryzys organizmu. Kremlowscy lekarze próbowali już tego na Stalinie w 1953 roku, udało się i myślę, że ta terapia została powtórzona. Cóż, Bierut był człowiekiem znikąd, człowiekiem stamtąd, ze Związku Sowieckiego. Takich ludzi zabiera się wtedy, kiedy jest to wygodne, kiedy jest to potrzebne, także zabiera się ich w jakiś niebyt. I człowiek znikąd został przeniesiony w sowiecki niebyt. Szkoda swoją drogą, że nie pochowano go przy ścianie kremlowskiej. Historyk nie jest powiednikiem i nie musi współczuć, ale historyk powinien starać się zrozumieć. Starając się zrozumieć Bolesława Bieruta, muszę powiedzieć, nie jestem w stanie powiedzieć o nim ani jednego dobrego zdania, ani jednego dobrego słowa. To jedna z najnikczemniejszych, najohydniejszych postaci w całej historii Polski. Historia Polski, proszę Państwa, historia tych ostatnich ponad 200 lat, to historia wielkich bohaterów, ale to także historia zwykłych kanali. Cóż można powiedzieć o towarzyszu Bolesławie Bierucie? Można powiedzieć na pewno jedno. Nie należał, nie należy i nigdy nie będzie należał do panteonu polskich bohaterów.